Jest zima, więc to, że jest zimno, nikogo nie powinno dziwić. Ci, którzy mają mieszkanie, podkręcają grzejnik i w pokoju jest już o wiele lepiej. Niestety, nie wszyscy mają takie szczęście. W Gliwicach jest kilkanaście osób bezdomnych i właśnie ich odwiedzają patrole Straży Miejskiej. Teraz, gdy temperatura jest bardzo niska, strażnicy dowożą im ciepłą herbatę, kawę i zupę. Jedną z osób bezdomnych, której pomaga Straż Miejska, jest pan Jan. Nie jest to jego prawdziwe imię, bo poprosił nas, aby go nie ujawniać. Pan Jan od kilku lat mieszka w garażu przy ulicy Wojciecha. Teraz mam bardzo dobrze, bo zrobiłem sobie zamknięcie, okno zrobiłem. Ten pies teraz ma taki fajny. No i spanie sobie zrobiłem eleganckie na stropianie. Także... Straż Miejska herbatkę dowiezie, zupkę i jest... No. No teraz akurat idę trochę pochodzić, nie? Tak na ogół około 12 wychodzę. Coś trzeba przynieść, uzupełnić opał. No coś tam poszukać. Coś, może się coś znajdzie, to się sprzeda. Pan Jan alkohol pije bardzo rzadko. Mógłby więc spokojnie iść do noclegowni, jednak nie chce. Jak mówi, woli samotność. Noclegownie też jest fajnie, nie? Tylko tam jest tłok, nie? Tam się obijają jeden od drugiego i no tak fajnie jest, bo rano zupa, nie, tam jakiś chleb posmarowany, wieczorem też zupa, telewizję można poglądać, tylko że trochę tłok, nie, i różni ludzie, nie, bo to jest jednak, każdy jest trochę inny, ma swój tam, swoje jakieś tam indywidualne jakieś podejście do wszystkiego, no i to tak, i łóżka piętrowe. Ile tam jest teraz? Minus 9. Ale codziennie się ochładza w nocy. Dzisiaj było minus 18. Tak, oj, więcej było. To tutaj w roku. To u mnie było minus 18. Może też przyjedziemy do pana. Proszę? Może też przyjedziemy. Szopy. To? W nocy ktoś będzie też od nas. A w no, wczoraj byli, kurde, przyjedzie. Dzisiaj też jeżdżą. Przyjedzie też tam. Kawę właściwie. To co pan będzie chciał? Herbatę, kawę w nocy? Ja się zrobię. Tu, ja mam pies, wszystko sobie zrobię. Wodę mam. Także co zrobię, nie? Znalazłem herbatę Lipton, to sobie tam elegancką herbatkę zrobię. W garażu obok mieszka inny bezdomny. On jednak mrozów nie wytrzymał i przeniósł się do znajomych w Pyskowicach. Na noc nie włącza farelki, bo on tam ma prąd i ten. A we dnie, mówi, cały czas mu chodziła i ma minus ileś tam stopni i pojechał do znajomych. Czyli towarzystwo raczej pan ma, tak? Tak, on tak, on to jest taki raczej towarzyski, on tak przychodzi codziennie, żyjesz, nie? Się pyta, tak, no lubi być taki sąsiedzki bardzo jest taki, nie? Bo ja to tak raczej sam wolę, nie? Ja nikogo nie mam, to też jest dobrze. A te kołdry to wszystko wieszam, żeby się... Suszyło, tam ten karton daje na ten styropian, żeby się nie wgniatał, nie? Bo no, zawsze styropian się wgniecie, nie? Karton, później sobie poduszkę tam daje, no i parę kołdel, nie? Dzisiaj miałem 5. Można powiedzieć, że pan Jan ma dużo szczęścia, podobnie jak Anna i Piotr. Oni też poprosili o anonimowość i zmianę imion. Kilka miesięcy temu było o nich głośno, bo mieszkali w lesie w Knurowie. Pani Anna była dodatkowo w ciąży. Tuż przed rozwiązaniem przenieśli się do Altanki w Gliwicach. Tutaj przynajmniej mają ciepło. Jeśli można zapytać, to jak to się właściwie potoczyło, co się stało, że państwo tutaj... No nic, no najpierw mieszkali trochę u jej rodziców, nie trochę, no trochę tam mieszkali, no później ja się pokłóciłem z jej mamą, no, ja stamtąd wyszłem i ona poszła za mną, nie? Ona powiedziała, że nie będzie tam siedzieć. No i tak się stało, że... A już się zaczęły zgrzyty, jak ona już ten... W ciąży była tu, nie? Z jej matką.
Nie chcecie wrócić? Do niej? Na pewno nie. Anna i Piotr przyznają, że chcieliby znaleźć pracę i mieszkanie. Jednak jest wiele przeszkód. Anna od wielu lat zarejestrowana jest w urzędzie pracy, ale jak mówi, nikt nie chce jej zatrudnić. Piotr dodaje, że knurowska opieka społeczna odmówiła im jakiejkolwiek pomocy. Rękę wyciągnęli do nich gliwiccy strażnicy miejscy. No, opieka społeczna nic nie robi w tym sensie, żeby nam pomóc. To nie chodzi o mnie, no kobietę, bo nam się dziecko urodziło w tamtym roku i nic nie starają się pomóc ani nic. A gdzie jest teraz dziecko? Dziecko jest na Jagiellońskiej, w domu dziecka. Anna i Piotr wkrótce idą na leczenie. Chcą uwolnić się od alkoholu. Chcieliby także, aby ktoś im pomógł. No ale my nie mamy możliwości. Widzi pan, Knurów nam nie nam, ale jej. Knurów nam jej nie chce pomagać. A tutaj, żeby z Gliwic skorzystać z opieki, musielibyśmy bynajmniej być zameldowani gdzieś przez ten miesiąc to czasu. Było takim ordynem, żeby był na terenie Gliwic, żebyśmy mogli korzystać z opieki tutaj ten. Z Gliwic, prawda? No to, a jakieś prace szukacie? Coś, żeby coś znaleźć? W urzędzie pracy jestem zarejestrowana i co idę, no to nie ma żadnej oferty, nie? Czyli co, pójdziecie na leczenie, a później może coś się poprawi? No na pewno się coś poprawi. Musi się poprawić. I teraz z czego żyjecie? Zbieramy puszki. Za niedługo mamy zamiar wyjść. Takich miejsc jak to jest w Gliwicach sporo. Może trudno w to uwierzyć, ale tutaj mieszkają ludzie. Straż Miejska apeluje o pomoc. Gdy widzimy osobę bezdomną w potrzebie, zadzwońmy pod numer 986. W związku z silnymi mrozami, jakie występują ostatnimi dniami na terenie całej Polski, Straż Miejska w Gliwicach uruchomiła specjalny patrol nocny. Patrol w godzinach od 22 do 6 rano jeździ w miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Rozwozi im gorącą kawę, herbatę. Bezdomni w takich warunkach mogą zamarznąć. Jest im naprawdę ciężko. Czasem idą więc na klatkę schodową. Są to normalni ludzie, którym w życiu się nie powiodło. Pamiętajmy, że bezdomny nie oznacza alkoholik czy narkoman.